i konferencji Mennica. Witam przede wszystkim założyciela Pobudki, pana posła Grzegorza Brauna. Oraz autora transmisji i zaplecza technicznego Włodzimierza Skalika. Tak mało powiedziane, tak. W każdym wymiarze dla Pobudki Włodzimierz Skalik jest spirytus? Jest konstruktorem, tak. Jest wielkim konstruktorem. Bardzo. Bo ja tutaj tylko sprzątam. Można źle skojarzyć. Znaczy sprzątam nie, może ja robię bałagan, a Włodek konstruuje. Tak, mamy czasy takie, a nie inne. Walczymy o gotówkę, walczymy o materialny byt. Te tematy sobie rozwiniemy dzisiaj w ciągu dnia. A teraz, jak zwyczaj święty nasz katolicki nakazuje, poproszę księdza, ksiądz dr Roman Raczko z Grodna zaszczycił nas swoją obecnością. Proszę księże o poprowadzenie krótkiej modlitwy i zaprezentowanie sytuacji na Białorusi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, drodzy bracia i siostry, dzisiaj w liturgii wspominamy świętego Tomasza z Akwina. Dużo można byłoby mówić na ten temat i dzięki Bogu w programie jest punkt poświęcony tej szczególnej, powiedzmy, osobistości. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedno, że ten człowiek mocno był zakochany w mądrość Bożą. A takim przejawem ludzkim tej cnoty, ludzkiej tej objawem mądrości jest roztropność. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, w wielu sferach naszego życia mamy wrażenie, że tej roztropności i mądrości nam brakuje. I chciałoby się wierzyć w to, bo czasami pesymizm w nasze serce się wkrada, że tak jak można rozdmuchać z tlejących węgli ogień, tak też poprzez cierpliwą pracę wielu z nas, was tutaj obecnych, i poprzez roztropność, może ta roztropność i mądrość na nowo zajaśnić, jak niegdyś, w życiu i kościelnym, w życiu politycznym, w życiu społecznym. Wiele na pewno będzie wypowiedziane mądrych słów dzisiaj, tak się spodziewam, czytając listę obecnych osób. Pomódlmy się o to, aby te mądre słowa, które dzisiaj będą padali, żeby oni zaowocowali w naszym życiu. O to, aby te spotkanie przyniosło swoje owoce też duchowe. I pomódlmy się też o dary Ducha Świętego, abyśmy mogli przyjąć to, co usłyszymy, moglibyśmy to przetrawić i później także mądrze i roztropnie z tego korzystać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Polećmy nasze dzisiejsze też to spotkanie w opiekę Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo. Błogosławiona Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozwólcie, moi drodzy, że na początku podziękuję dla organizatorów tego spotkania i dla pana Romana, i też dla pana posła za tą możliwość, że mogę dzisiaj też z królewskiego miasta Grodna, znaczącego dla Rzeczpospolitej, przybyć tutaj do królewskiego miasta Krakowa. Przybyć tutaj, aby, myślę, w pierwszej kolejności też między innymi podziękować wam,
za waszą pamięć. Wielu Polaków mieszkających w Polsce, muszę to szczerze przyznać, pamięta o potrzebach rodaków też mieszkających poza granicami kraju. Spotykam bardzo dużo, że tak powiem, ludzi i wśród duchownych, i też czasami wśród polityków, ale też wśród wielu ludzi z różnych sfer życia tutaj w Polsce, dla których los Polaków poza granicami nie jest obojętny. Dlatego w pierwszej kolejności też wyrażę słowo podziękowania za tą pamięć, za wszelkiego rodzaju pomoc, która jest organizowana czas od czasu i w Kościele katolickim, ale też i w różnych innych sferach życia codziennego tutaj w Polsce. Dlatego słowo uznanie i podziękowanie i w imieniu biskupa naszego, i w imieniu wszystkich tam mieszkających Polaków na Grodzieńszczyźnie. Dziękując, moi drodzy, dla was za tą pamięć, za możliwość przybycia do was, ośmielam się dzisiaj krótko też zwrócić się z prośbą. Była dana taka możliwość tutaj poprzez pana posła Romana, z pewną prośbą do was, jeżeli pozwolicie. A mianowicie, nie będę mówił o różnych potrzebach, które są, bo wszędzie są różnego rodzaju potrzeby, zaznaczę, zasygnalizuję jedną. Otóż, moi drodzy, przez kilka lat pracujemy nad tym, aby ukończyć takie szczególne dla nas ważne dzieło, dla Kościoła Grodzieńskiego, a mianowicie wybudować dom pogodnej starości w takiej miejscowości Sopoćkinie. Miejscowość, która położona na granicy z Polską, zamieszkała statystycznie nawet ponad 90% poprzez miejscowych Polaków, gdzie i dzisiaj, jeżeli przyjedziecie, kiedyś mam nadzieję, możecie rozmawiać z ludźmi po polsku i gdzie też godne na pewno odnotowanie jest to, że ludzie wywalczyli sobie, że tak powiem, prawo do tego, że jedna z ulic ma nazwę Jana Pawła II. I tam właśnie budujemy dom pogodnej starości. Tutaj mamy taką już wybudowany dom rekolekcyjny, to jest pierwszy budynek, już jest gotowy, działa i zapraszamy tam, jest możliwość noclegu, możliwość pobytu. Jest to położone tutaj w takim parku obok kościoła, niedaleko nad kanałem Augustowskim. I tu obok budujemy dom pogodnej starości. Już wiele zrobiliśmy. Już są podłączone komunikacje, jest budynek, teren uporządkowany zewnętrzny. I tak jak czasami jest, jak człowiek dużo coś, długi czas robi, pracuje, to później przychodzi taki moment już pewnego zmęczenia. Bo miejscowi ludzie, mimo tego, że są bardzo naprawdę ofiarni jak na nasze możliwości, to na dzień dzisiejszy w dobie tej sytuacji kryzysu, że tak powiem, no wyczerpaliśmy nasze możliwości. Potrzeba jest naprawdę ogromna. Potrzeba, aby stworzyć dom, gdzie będzie dla ludzi dana nie tylko opieka życia codziennego, czy opieka medyczna, ale też opieka duchowa. Gdzie będzie też kaplica pod nazwaniem świętego Jana Pawła II. Gdzie będzie też stworzona dobra atmosfera, mam taką nadzieję, to jest najważniejsze, i dobre, godne warunki na te lata ostatniego etapu przygotowania do spotkania z Bogiem. Moi drodzy, ludzie tam mieszkający wycierpieli w swoim życiu bardzo wiele. I nie będę tego tematu rozwijał, myślę, że wielu z was wie, jak życie tam wygląda, a szczególnie jak wyglądało kiedyś, ile trzeba było wycierpieć i ze względu na wyznawaną wiarę, i ze względu na swoje korzenie. Dlatego chciałoby się też zwrócić do was wszystkich, którzy są nieobojętni na sprawy ludzi potrzebujących, aby tę ideę podtrzymać, abyśmy wspólnymi silami ukończyliśmy to, co też w dużej mierze powstaje dzięki życzliwości też wielu ludzi z Polski. Tutaj zostawiłem u pana Romana pewne ulotki, u pana posta też będą. Gdyby ktoś miał jakieś zainteresowanie, możliwości, idy, za wszelkiego rodzaju życzliwość będziemy wdzięczni. Moi drodzy, jeżeli mówimy czasami na temat, czym możemy pomóc, czasami ludzie pytają, myślę, że też formą pomocy bardzo ważną dla nas jest fakt pamięci. Ten fakt, że wielu przybywa do nas, jest to możliwość spotkania,
z miejscowymi ludźmi. Kiedy my w ramach pomocy takiej mobilnej dojeżdżamy do ludzi samotnych, biednych, przywozimy paczki żywnościowe, szczególnie w okresie przed świętami, i kiedy czasami pytają niektórzy, a skąd to ksiądz ma, skąd to powiedzmy przekazane, kiedy wspominam, że no właśnie z jakiejś akcji, które były organizowane poprzez Caritas Polskę czy poprzez inne instytucje w Polsce, wielu ze łzami w oczach prosili przekazać słowa podziękowania. Za pamięć. Nawet nie za samą pomoc, za pamięć. Dlatego formą pomocy będzie to, jeżeli będziecie do nas przyjeżdżać. Wiem, moi drodzy, i wielu z was myślę, że też wiecie to, że dzisiaj próbują nas podzielić, mieszkających po różnych stronach granicy. Jest ta zasada i chęć pokusy o wielu dzielić nas. Nie dajmy się. Niech ta właśnie cnota roztropności i mądrości pomaga nam zachować jedność. Bo naród Rzeczpospolitej Polskiej, wiemy, że był wzmocniony poprzez połączenie rodów Piastowskiego, Jagiellońskiego i była to moc i siła. Siła jest w jedności. Dlatego mam nadzieję, że mimo wszystko pozostaniemy właśnie w tej łączności, w tej jedności nie tylko modlitewnej, religijnej, ale też i kulturowej, i na wielu innych płaszczyznach. Dlatego jeszcze raz serdecznie Bóg zapłać za możliwość przybycia, przemówienia i serdecznie wszystkich zapraszamy chętnych tam do nas na grudzień.